Siemka, jestem Xavi, a dzisiaj zaprezentuję Wam 10 ciekawostek na temat Five Nights at Freddy's. Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym poinformować Cię, że nie musisz zostawiać łapki w górę czy suba, ale byłoby mi bardzo miło, gdybyś to zrobił. Więc dobrze, myślę, że nie będę już dłużej przynudzał i zapraszam Was do oglądania. Ciekawostka pierwsza, to Bonnie oryginalnie miał być, jakby to powiedzieć, o, głównym bohaterem gry. Możemy to zaobserwować w trailerze do pierwszej części, gdzie to on gra główne skrzypce dzięki takim zabiegom jak pokazanie do szkieletu poprzez ściągnięcie przez niego maski i biegnięcie przez korytarz. Co do pierwszej opcji, to nie została ona finalnie wprowadzona do gry, ale biegnięcie przez korytarz zostało ostatecznie przypisane jej systemu. Do tej ciekawostki można jeszcze dodać, że w ukrytej wiadomości od Scotta możemy się dowiedzieć o tym, że miał kiedyś sen, w którym Bonnie wszedł mu do pokoju i gdy miał już umrzeć, to się obudził. Ciekawostka druga, jeśli w pierwszej części FNAF-a na Custom Nightach ustawimy GK i Bonniego na 0 AI, a Freddy'ego na 20, to nasz ulubiony misio nie zejdzie ze sceny, póki nie zrobią tego jego przyjaciele. Cóż za kultura! Ciekawostka trzecia, w pierwszej części w wersji 1.13 po ustawieniu inteligencji animatroników na kolejno 1.9.8.7 wyskakuje jumpscare Golden Freddy'ego, który crashuje grę. Zostało to wprowadzone przez Scotta w odpowiedzi na pogłoski o The Bite of 87 i o tym, że po ustawieniu w ten sposób inteligencji gra będzie mieć kolejne zakończenie. Twórca gry chciał w ten sposób dementować owe pogłoski. Ciekawostka czwarta, marionetka aż do Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator prawdopodobnie była najbardziej tajemniczą postacią w grze. Wiele teorii na początku mówiło, że była matką zabitych dzieci, która dała im nowe życie, żeby mogły zemścić się na mordercy, co mogło mieć podłoże w tekście piosenki Living Tombstone pod tytułem It's Been So Long. Jednak dwa lata później, a konkretnie po wyjściu czwartej części FNAF-a, dużo osób zaczęło dementować teorię z marionetką w roli matki zamordowanych dzieci. Z powodu pojawienia się nowej, jak na tamte czasy, chyba najbardziej prawdopodobnej teorii, która głosiła, że tak naprawdę papetem jest postać, jaką sterujemy w minigierkach. Wskazywała na to m.in. kwestia Fredbeara, czyli złożyć się na nowo, i wiele easter eggów, które tylko twierdzały zwolenników tej teorii, w tym, że mają rację. Niestety po wyjściu FNAF Pizzeria Simulator wszystkie dotychczasowe teorie zostały obalone, ponieważ zostało potwierdzone, że w marionetce tak naprawdę znajduje się córka Henry'ego, czyli Charlotte. Ciekawostka piąta. Zanim poznano jego prawdziwe imię, to Springtrap był głównie nazywany jako Golden Bonnie, Hybrid i Salvage, a we FNAF 3 w nagraniu do piątej nocy Fongay mówi na Springtrapa Spring Bonnie. Ciekawostka szósta. Springtrap jest jedynym animatronikiem, nie licząc Fantajemów, posiadającym 5 palców. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że był on stworzony z myślą, że będą nosić go ludzie. Co ciekawe, przyjmując, że Golden Freddy i Fredbear to ten sam robot, na co jest naprawdę wiele dowodów, ale to nie w tym filmie, to mimo tego, że Fredbear również był noszony przez ludzi, co możemy zaobserwować podczas minigierki we FNAF 4, to wyróżnia się on tą cechą nawet wśród sprężynowych kostiumów. Ciekawostka siódma. Napis Was It Me prawdopodobnie odnosi się do The Bite of 87. Jednak po wyjściu gry okazało się, że chodzi o zamordowanie pierwszego dziecka. Ciekawostka ósma. We FNAF 4 Foxy, Chica i Bonnie zachowują się tak samo jak w pierwszej części gry. Odpowiednikiem kurtyny, za którymi przebywa Foxy, jest tu szafa. Natomiast Bonnie i Chica pojawiają się z tych samych stron, co ich odpowiedniki we FNAF 1. Ciekawostka dziewiąta. Na Steamie widnieje informacja o braku drugiego zwiastuna. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że ujawniłby on za dużo informacji na temat rozgrywki z Five Nights at Freddy's Sister Location. Ciekawostka dziesiąta. Muzykę do SL-a i FNAF World'a stworzył Leon Riskin.